Cześć! W tym filmie pokażę, jak założyć nowe konto Google, aby można było korzystać z usług Google, takich jak Gmail, poczta elektroniczna, YouTube, serwis wideo i wielu innych. Na samym początku musisz przejść do przeglądarki internetowej w swoim komputerze, smartfonie lub tablecie, wejść na stronę www.google.com, kliknąć Zaloguj się, następnie Utwórz konto, ponieważ tworzymy kompletnie nowe konto i wybieramy opcję Dla mnie. Wprowadzamy swoje imię, na przykład Jan, nazwisko na przykład Kowalski. Wprowadzamy nazwę użytkownika, na przykład Jan Kowalski 1983 PL. Dlaczego taka skomplikowana nazwa? Bo Jan Kowalski oraz Jan Kowalski 1983 na pewno jest już zajęta. Przed chwilą to sprawdzałem, zatem trzeba już pomyśleć o jakimś dodatku, na przykład PL. Bardzo istotnym jest wprowadzić tutaj taką nazwę, którą zapamiętamy. Ale tak czy siak, podczas tworzenia nowego konta warto otworzyć sobie notatnik i te dane, które tutaj będziemy wprowadzać, dać sobie do notatnika lub wpisać ręcznie w swoim notesie. I to samo, jeżeli chodzi o hasło. Jakie hasło będziemy wprowadzać? Użyj co najmniej 8 znaków, w tym jednocześnie liter, cyfr i symboli. Zatem na przykład hy, a, z dużej, syly, o, z małej, 1, 2, 3 i jeszcze jakieś symbole, na przykład kropka, przecinek. Skopiujmy sobie to hasło, tutaj wprowadźmy. I jak widać, się zgadza. Oczywiście zanotujmy to w swoim notatniku, aby nie zapomnieć. I teraz możemy zakładać swoje hasło, a w zasadzie swoje konto Google. I do pełni szczęścia jest potrzebne podanie tutaj swojego numeru telefonu, kliknięcie przycisku dalej i na wasz telefon komórkowy w ciągu około 10 sekund przyjdzie SMS z kodem, który będziemy musieli wprowadzić na kolejnej stronie. Ja nie mogę założyć nowego konta, ponieważ na mój numer telefonu już konto istnieje. W związku z czym następny krok to jest podanie kodu, a potem zaakceptowanie regulaminów. Zaakceptujecie regulaminy i wasze konto będzie założone. Teraz wam pokażę, jak to wygląda, gdy już macie konto założone. Wchodzimy na stronę google.com i w przeglądarce klikamy Zaloguj się. W tym momencie wprowadzamy swój adres e-mail w tym polu. Mój adres e-mail mojego konta to jest tak: ligeza.bogdan@gmail.com. Czyli to jest mój login, a resztę każdy ma tak samo, czyli @gmail.com. Klikamy dalej. W waszym przypadku oczywiście wprowadzacie tutaj swój adres e-mail. Oraz wprowadzamy hasło. W waszym przypadku to będzie hasło, jakie sobie zanotowaliście, na przykład to, a w moim przypadku jest to hasło, które jest do mojego konta. Klikamy dalej, gdy wprowadzimy hasło i w tym momencie zostaniemy zalogowani do konta Google i będziemy mogli korzystać ze wszystkich usług Google, na przykład Gmail, czyli poczta elektroniczna. W tym miejscu przechodzimy do poczty elektronicznej, klikamy napis Gmail i tu włącza się nasza poczta elektroniczna. Możemy odbierać maile, możemy tworzyć nowe maile, klikając Utwórz. I możemy wysłać e-mail na przykład. Jeżeli chcemy skorzystać z innych usług Google, klikamy te kwadraciki tutaj, 9 kwadracików okręgu. I tutaj mamy YouTube, Gmail i wszystkie inne usługi, jak dysk Google na przykład. I wiele, wiele innych. Macie już konto założone, więc możecie korzystać z poczty elektronicznej i z wielu usług. W innych filmach dowiecie się więcej na temat usług Google, na przykład jak założyć kanał na YouTube. Zachęcam was do subskrypcji kanału, zostawcie lajka. Napiszcie komentarz pod filmem, czy ten film jest dla was przydatny. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!